Czuję się bardzo dobrze, czuję się podekscytowana, ponieważ 2 lata temu nie udało mi się zrobić medalu, a w tym roku udało mi się zrobić, dlatego jest to dla mnie pewien sukces. No i bardzo się cieszę po prostu z tego wywalczonego medalu. Uważam, że najtrudniejsza była dla mnie walka o medal, czyli walka z Meksykanką, ponieważ na początku przegrywałam 4-0 i po prostu musiałam nadrobić stracone punkty i to mi się udało zrobić. Ale też z drugiej strony jestem najbardziej zadowolona z tej walki, ponieważ wykonałam techniki, na którymi pracujemy razem z trenerem na co dzień. Myślę, że w tej walce półfinałowej z Koreanką głównie szczęście oraz system elektroniczny, na którym walczymy, ponieważ ten system, który jest tutaj odbywany, czyli system KPP, ma w innych miejscach czujniki po prostu na stopach i ciężej trafić mi moje ulubione kopnięcie.